Boże! A może ona zapomniała o tym, że dzisiaj jest taki ważny dzień? No jak ona mogła zapomnieć? Elsa, Elsa, gdzie jesteś? Wy to pewnie wiecie, że dzisiaj jest ważny dzień, prawda? No, wy na pewno nie zapomnieliście o tym, że dzisiaj jest taki ważny dzień, ale ja muszę o tym koniecznie powiedzieć mojej siostrze, wiecie? Czy znacie moją siostrę? Wiecie? Tak? Ona ma takie piękne blond włosy i taki piękny warkocz i ma taką niebieską, mrożną sukienkę. Kojarzycie ją? O, wow, wszyscy ją znają? Jak ona ma na imię? Wszyscy wiecie, okej. Elsa, wstawaj, dzieci, krzyczymy jeszcze raz. 3, 4. Elka, nie tak głośno, przecież śpię. Idź się pobaw sama. Dziś jest... No co? 6 grudnia. No właśnie, 6 grudnia. A grudzień ma 31 dni, tak? Więc normalny grudniowy dzień. 6 grudnia. Co? 6 grudnia? No tak, to dziś. O, 6 grudnia, czyli tak. Dzisiaj co? Mikołajki! Uwielbiam Mikołajki! O, ja też uwielbiam Mikołajki! Uwielbiam Mikołajki, ale poczekaj, poczekaj. Która jest godzina? Poczekaj, może przespałam wizytę świętego Mikołaja? Może, czekaj, jest prezenty? Tu nie ma? O nie! No może przespałaś, tyle o spałaś, nie. Że może i Mikołaja przespałaś. O nie! Oczy górnocą śnieg biały śni i nietknięty stołą trwa. Królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic da. Niech nie wie nic, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć, od teraz tak masz żyć. Słów bez snów, co nie da się. Thank you.
Jesteście na to gotowi? A czy pamiętacie, jak miał na imię mój przyjaciel? A wiecie co? Jak byłam taką małą księżniczką, to wraz z moją siostrą wyczarowałyśmy bałwana. I właśnie może byśmy takiego bałwana razem wyczarowali, co? Jesteście gotowi? Więc ulepimy dziś bałwana. Ludzie pytają, co ci jest? Mówię, odwagi. I choć ciężko mi, chcę dostrzec twoje łzy. Czy dasz mi znak? Nie mamy nic prócz siebie. Ciebie ja, ty mnie. Czy tak mamy dalej żyć? Ulepimy dziś bałwana. Albo zrobimy coś innego, co? To co? Oczy jeszcze, tak? Szybciutko jedno oko. Drugie oko. I czego na brakuje? No, co na markawkę? Dawajcie szybko markawkę. O, dzięki. Wy macie magiczną moc, prawie taką samą? Jak nie? Dzieci, kto to jest? Powitajcie! Bałwanka, pomachajcie wszystko do niego i powiedzcie głośno: cześć! Dzień dobry, Olafku! Cześć, dzieciaki! Jestem Olaf i potrzebuję trochę ciepła, wiecie? To dobrze, że potrzebujesz ciepła, bo u nas naprawdę gorąca atmosfera. A powiedz, Olafku, jak ty się w ogóle czujesz? No, czuję się dobrze, ale wiecie, jak to ze mną. Lubię czasami tak sobie tylko zamknąć gałkę. Drink, chcesz to masz? Ciało my smak, że w szarze plasz. Boski brąz jest modny na świecie, wlecie. I niech mnie już nie pyta nikt, mi może zimy żal. Już wiem, kto zamienia się w lód, gdy mój śniego upał. Wow! Wow. Chcesz to drwi? Chcesz to kpi? Chcesz to nawet bałwanem zli? Powiem węzłowa, to ja na to jak na lato! Przyjemne tak są i upał i mróz. Gdyby mieć miksturę, to byłby lód. Zima, choć zimna, też musi pogodą, lecz ja słońcu w końcu stać mogę się. Najszczęśliwszy! Jest mi źle, po jednym marzę wciąż śnie, że wylepnę się tak w cieniu pań, chociaż we mnie brze. Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście pilnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wlecie! Lód wlecie! Właśnie dzisiaj na specjalną osobę, bo jest dzisiaj 6 grudnia! 6 grudnia, ale co to? Ja zupełnie nie wiem, o co chodzi. Jak to nie wiesz, o co chodzi? Dzieci, głośno powiedzcie, co mamy 6 grudnia? Przecież to jest święto świętego Mikołaja i Mikołaj przynosi wszystkim prezenty! Już wiem. Uwielbiam Mikołajki. Uwielbiam prezenty, czy na przykład dla mnie są prezenty? A czy ty dostaniesz prezent? No wiesz, Mikołaj przynosi prezenty wszystkim dzieciom. I bałwanu na pewno też, wiesz? Więc myślę, że nie masz się co przejmować, ale no jeszcze Mikołaja u nas nie było. Jak to wszystko? Na całym świecie? Tak, na całym świecie. A ja nawet powiem ci, że znam taką piosenkę. Ze świata całego, ze wszystkich stron, napływa do niego listów kilka ton. Ze świata całego, ze wszystkich stron, napływa do niego listów kilka ton. Pierwszy opapo z odległej Afryki, co cały święta tak jak inne dzieci, lepić bałwana, ubierać choinkę, patrzeć jak śnieg biały z nieba leci. Ze świata całego, ze wszystkich stron, napływa do niego listów kilka ton. Ze świata całego, ze wszystkich stron.
No to jak znacie, to na pewno wszystkie odpowiedzi będą wam bardzo dobrze znane. Uwaga! Która z sióstr urodziła się pierwsza? Anka czy ja? Chyba byłaś pierwsza, co? Czy Anka jest starsza? No właśnie. Cichutko, cichutko. Ty? Punkt dla ciebie. I liczysz na paluszku, że masz jeden punkt. Elza? Elza, uwaga, uwaga. Kto pierwszy? Anka czy Elza poznała Hansa? Jesteś pierwsza? Czy to była Anna? Tak. Liczysz punkt sobie na paluszku? Liczymy, liczymy. Kto ma prawdziwą moc lodową na Arendelle? Dziewczynka była pierwsza? Elza. Czy to jest Elza? Tak jest, liczymy punkt. Kto ulepił bałwana Olafa? Chłopiec był pierwszy teraz? Anna. Czy to była Anna? Była Elza, masz dwa punkty. Uwaga, uwaga. Kto, uwaga, będzie trudne pytanie, wymazał Annie wspomnienia? Byłaś pierwsza? Elza. Czy to była Elza? Nie, 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 to nie była Elza. To był troll, to były trole. Wy wiecie, moi drodzy, jaki dzisiaj mamy dzień? Kto ten piękny pizi może zwiedzi każdą polską sień? Kto? Nasz Mikołaj ukochany. On uśmiechem nas obdarza i dlatego go kochamy. Wiem, Rudolfa wszyscy znacie, w pierwszej trójce obiecany. Jego nosek rozpoznacie, jest czerwony, niesłykany. I powiedz, byłaś krzyczna tego roku? Czy mamusi pomagałeś? Czy w serduszku masz niebo? Prezentów zawsze dźwiga, wszyscy klaszczą! Nasz Mikołaj ukochany, głośno, głośno! On uśmiechem nas obdarza. Dzień dobry, Mikołaju! O, Elza, Olaf, co my tu robisz? Dzień dobry, Mikołaju! O. Bardzo nam miło cię powitać na zamku w Arendelle, ale dzisiaj się przenieśliśmy w ciekawe miejsce, bo na naszego zamku... A my jesteśmy na zamku w Nysie? Tak. Dobrze trafiłem? Czy to jest Nysa? Słuchajcie, masę kilometrów przemierzyłem do was, renifery się zmęczyły. Ale trafiłem. Ale powiedz mi, czy trafiłeś dlatego, że słyszałeś nasze piękne śpiewy? Tylko dzięki temu. A, bo te dzieciaki... Ponieważ piosenka się niosła po całym niebie i renifery wyhamowały. No, powiem ci, Mikołaju, że to troszeczkę pomysł, bo ja ci nauczyłam śpiewać, ale oni śpiewali, więc muszę ci w ogóle powiedzieć, że to są strasznie zdolne dzieci i były takie grzeczne przez cały pobyt tu w Arendelle i śpiewały, i ćwiczyły, i skakały, i klaskały na nich. Muszę się przyjrzeć. Patrz, Mikołaj, taką ma magiczną moc poglądania. Czy wszystkie dzieci były grzeczne? Nie słyszę. No, a rodzice to potwierdzają? A jak myślicie, rodzice też byli grzeczni? No jak ktoś tu mnie szatę słyszy, ale pewnie rodzice dostaną też może jakiś prezent, co? Może o rodzicach nie mówię, ale są panie nauczycielki. Panie nauczycielki. I panie powiedzą nam na pewno, czy dzieci były grzeczne? Nie! Były, no nie mogło być inaczej, przecież takie wspaniałe dzieci to na pewno były grzeczne. Pozwólcie może, że ja zasiądę na tronie, bo jestem bardzo strudzony. Zapraszamy, mamy dla ciebie przygotowane wspaniałe... O, jaki piękny tron. Powolutku, Mikołaj. A, no to stare kości, wiecie, to już nie jest tak
Mikołaju, ja mam taki pomysł, że może zrobilibyśmy sobie z dzieciakami pamiątkowe zdjęcie. No ja bardzo chętnie, ja potem przeglądam cały rok te zdjęcia. Patrzcie tutaj bliżej do mnie wszyscy. Ubierzcie okularki. O. Ustawiamy się bliżej. 3, 4. Uwaga, wesoło się uśmiechamy. Hej!